Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy bohater, liczebnik, bywa najprościej definiowany jako nazwa liczby takich cech przedmiotów, które pozostają w związku z liczeniem. Spróbujmy jednak na początku zapytać także o to, czym jest desygnat liczebnika, czym jest liczba, co powinniśmy o niej wiedzieć. Matematycy, dla których liczba jest przecież podstawowym przedmiotem pracy, jak ognia unikają definiowania tego elementu, tego zjawiska. Definicyjne ujęcia matematyków pojawiają się dopiero wtedy, kiedy mowa jest o klasyfikacji liczb i o ich podziale na zbiory, na liczby naturalne, całkowite, wymierne. Niewymierne, rzeczywiste, one dopiero w gronie matematyków podlegają definicji. W słownikach możemy przeczytać, że liczba to pojęcie, którego treścią jest wynik liczenia. Można więc rzec, że liczba narodziła się w umysłach ludzi wówczas, kiedy człowiek wpadł na pomysł, aby coś policzyć. Uzmysłowić sobie, ile czegoś posiada, i na przykład porównać, czy jest to więcej, czy jest to mniej od tego, co posiada sąsiad. Kiedy to się stało? Niektórzy antropologowie twierdzą, że ludzie nie wymyślili liczby, że rozpoznawalność liczb jest wrodzonym elementem naszego umysłu. Ale w takim razie zadajmy pytanie, od kiedy? Posługujemy się liczbą. Trwa spór, czy tak zwana kość z Ishango, a więc kość pawiana, na której jakiś neandertalczyk wyrzezał kilkanaście nacięć, to artefakt prehistorycznej sztuki, czy już może zapis jakiegoś rachunku, lub może prymitywne narzędzie ułatwiające liczenie. Jeśli ta druga hipoteza jest prawdziwa, to trzeba uznać, że przynajmniej 20 tysięcy lat temu ludzie umieli już liczyć, policzyć i zapisać wynik tego liczenia. Pierwotną funkcją liczby jest oznaczanie ilości, porównywanie wielkości zbiorów, wykorzystanie liczb do innych celów, Odbywało się przez wieki i było inspirowane rozwojem pradawnych form gospodarki, handlu, wymiany, a nawet metalurgii. Z czasem okazało się, że aby policzyć i wykonać bardziej skomplikowane operacje z wykorzystaniem liczb, dobrze jest mieć jakiś wzorzec, jakąś miarę, którą można podzielić daną rzecz. I zorientować się, ile takich miarek tej rzeczy posiadam. A więc możliwość obliczania wielkości ciągłych z wykorzystaniem jednostek miar i wak to druga w ewolucji kulturowej funkcja, jaką ludzkość powierzyła liczbom. I wreszcie, funkcja trzecia liczb najnowsza. Najświeższa, powiedzielibyśmy, to identyfikacja. W tym przypadku liczba funkcjonuje jako numer, współcześnie może też jako rozmiar. Oznacza kolejność jakiejś rzeczy, jej specyfikę, jej wymiary. W wymienionych operacjach wykorzystujemy przede wszystkim Podstawowe zbiory liczb, wymieniłem już je, naturalne, całkowite, wymierne to te zbiory, na których przeprowadzamy operacje liczenia. Dokonując tych operacji, nie tylko realizujemy zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb życiowych, ale także to bardzo ważne porządkujemy nasz świat przestrzeń naszej egzystencji. Potwierdzamy po części przekonanie, jakie żywili w tej materii filozofowie żyjący ponad 2,5 tysiąca lat temu. Pitagorejczycy, bo o nich tutaj mowa, naukowcy powiedzielibyśmy dzisiaj interdyscyplinarni, ci właśnie uczniowie Pitagorasa twierdzili, że wszystko jest liczbą uznawali że liczba jest zasadą wszelkiego bytu istotą świata w przekonaniu pitagorasa i jego uczniów miały być stosunki ilościowe to czym miała się charakteryzować materia to jej właśnie wymierność świat dla którego fundament tworzyły liczby był więc światem obliczalnym Policzalnym, liczby wyjaśniały jego naturę, odzwierciedlały jego porządek, były zapisem jego ładu, czyli kosmosu. Rekonstruując zatem to, co liczby opisują i wyjaśniają, docieramy, zdaniem Pitagorejczyków, do istoty rzeczy, do obiektywnej prawdy o świecie, jaką dysponuje Bóg. Do, mówiąc językiem Pitagorasa, harmonii i muzyki sfer. Status, jaki liczba posiadała wśród Pitagorejczyków, ma swoje odzwierciedlenie w kulturze w postaci swoistej magii liczb, a wśród uczonych jest to po prostu fascynacja osobliwościami. W kulturze przejawia się jako symbolizację liczb. Tych magicznych liczb w kulturach jest chyba kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. Kilka z nich obsługuje różne kultury, aczkolwiek często z przeciwstawnymi wartościami. Tak jest z symboliką liczby siedem, która w jednych kulturach jest. Liczbą pechową, dla drugich w innych kulturach liczbą szczęśliwą. Liczby magiczne w naszej rodzimej kulturze polskiej to zapewne 3, 7, 13. Może należałoby tutaj włączyć nasze arcy polskie tajemnicze 44. Inna kulturowa rola liczb. To udział w przysłowiach, powiedzeniach, złotych myślach, takich jak na dwoje babka wróżyła, od siedmiu boleści, wtrącać swoje trzy grosze. Spory ich zestaw odnajdziemy w książce Agnieszki Tambor Licz na Banacha. Jak powiedział jeden z matematyków, dziełem Boga są liczby naturalne. Reszta, to wymysł ludzi. Budzą te liczby podziw jako liczby lustrzane. Liczba 32 odbija się jak w lustrze w liczbie 23 i na odwrót. Liczby pierwsze podzielne tylko przez siebie i przez jedność. Najmniejszą taką liczbą jest dwa. Liczby doskonałe. Czyli te, których dzielniki tworzą sumę. 6 na przykład jest podzielne przez 1, przez 2, przez 3, i jeżeli te podzielniki sumujemy, otrzymamy właśnie sumę 6. Wreszcie liczby zaprzyjaźnione, a więc takie pary liczb, w których suma jednej stanowi dzielniki drugiej. Liczba 220, jak tutaj wyliczyłem, składa się, jest sumą 1 plus 2 plus 4 plus 71 plus 142. I proszę sobie wyobrazić, że te elementy są dzielnikami liczby 284. I na odwrót, jeżeli policzymy liczbę 284, podając jej składniki, sumy, to okaże się, że są to jednocześnie dzielniki liczby 220. Ale w tym momencie pojawiają się w świecie liczb zjawiska jeszcze ciekawsze. Ja do nich wrócę, świadczące o tym, że królestwem liczb włada nie tyle doskonała, wymierna dziesiątka, jak chciał Pitagoras. Ale niewymierna przestępna liczba pi. Dlatego też Pitagoras nie przyjął absolutnie do wiadomości istnienia liczb niewymiernych. W jego czasach już wiedziano. Jak mówi anegdota ucznia Hipasusa, który mu o tym doniósł, Pitagoras po prostu udusił, żeby nie mieć problemu. Przejdźmy do miar. Miara to wielkość służąca jako jednostka porównawcza przy pomiarach. Pierwsze próby standaryzacji metrycznej miar sięgają czasu rewolucji francuskiej, a więc końca XVIII wieku rewolucji, która próbowała ujednolicić system miar. Jako anegdotę, ciekawostkę podaje się, że właśnie w czasach rewolucji zaczęto produkować zegary, na których cyfer bracie było tylko 10, a nie 12, 12 godzin. Takie standardy metryczne dziesiętne wprowadzono w Polsce w 1918 roku. W momencie odzyskania niepodległości, wcześniej jednak pod zaborami na ziemi polskiej pojawiły się już w drugiej połowie XIX wieku. Od 1960 roku upowszechnia się na całym świecie w oficjalnym stosowaniu Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. W Polsce został on wprowadzony w 1965 roku. Jest to układ preferujący system metryczny. Zgodnie z tym systemem długości mierzymy w metrach, ciężary w kilogramach, czas w sekundach, natężenie prądu elektrycznego w amperach, temperaturę w Kelwinach. Światłość, źródła światła w kandelach, a liczność materii w molach. Macie Państwo na planszy również zapis, z czego wywodzą się nazwy tych miar i od czego pochodzą. Tak? Amper na cześć fizyka, ampera, natomiast kilogram, gram to gra od greckiego to gramma drobna miara wagi. Płyny jednak nadal mierzone są w litrach i jego pochodnych, prawda? Interesujące jest to, że mając systemy dziesiętne posługujemy się pojęciami pół litra, ćwiartka, kwaterka, a temperaturę nadal mierzymy w stopniach Celsjusza, a nie w kelwinach. Mikro i makrozjawiska są w tym układzie opisywane takimi przedrostkami jak centy, mili, nano, czy większe decy, kilo. Aczkolwiek w przypadku czasu obok centysekund czy milisekund jako pochodnych sekundy, zachowano tradycyjny system jednostek większych niż sekunda i tradycyjną terminologię. Nadal na zegarze obliczamy minuty, godziny i doby. W języku polskim zmieniły się częściowo skróty oznaczające miary. Zamiast sek, Stosujemy tylko S na oznaczenie sekundy, zamiast DKG stosujemy DAG podając ciężar. Zaczęło się pewnie od mierzenia tego, co ludziom było najbliższe i stanowiło o jakości ich egzystencji od mierzenia ilości, odległości, długości, czasu, powierzchni, objętości. I tu twierdzenie protagorosa z Abdery, że człowiek jest miarą rzeczy, należałoby rozumieć dosłownie. Pierwotne miary miały bowiem charakter antropocentryczny, antropometryczny, może tak to precyzyjniej dałoby się wyrazić. Ich jednostki były związane z cielesnością człowieka i z jego aktywnością. Konceptualizacje kulturowe były niemal jednakowe w różnych kulturach lub przynajmniej podobne. Na przykład występująca w wielu kulturach stopa. Natomiast różnorodne były wartości tych jednostek. Dość powiedzieć, że stopa w różnych czasach i w różnych kulturach mierzyła od 28 stopni do 30 pięciu. Oczywiście ta metryka antropomorficzna, czy antropocentryczna, stanowi żywotny element także starszej i nowszej kultury polskiej. Wartościami były takie wymiary, można to słowo uchwycić w cudzysłów, które nigdy nie zostały sprecyzowane. I takie, które uzyskiwały swoje ekwiwalenty w systemach dziesiętnych. Na przykład w mierzeniu głębokości wody posługiwano się antropomorfizmami typu pokostki, pokolana, wody po pas, głęboko na chłopa. Temperaturę. Zanim wynaleziono pierwsze prymitywne miarki, w postaci termometra, określano w ogólnych kategoriach w zakresie gorące, ciepłe, zimne. Mierzono, tak rozumianą temperaturę, palcem albo łokciem, a czasem w kuźni, na przykład, czy ukowala, po prostu na oko, przypatrując się, stop, jak rozgrzany jest kuty, kuty metal. Czas, ale także odległość był mierzony czasem odmawianej modlitwy. A więc mamy miarki typu pacierz, zdrowaśka, podobno w 20 sekundach można odmówić zdrowaś Mario, ojcze naszka, różaniec, moment, do XVIII wieku oznacza on 90 sekund. Czy po prostu chwila porzucając już ten, te miary modlitewne? Posługiwano się zakonnym rytmem dnia. Coś się działo na jutrznie, na tercję, sekstę, nonę, kompletę, a więc w godzinach, w czasie których pobożni chrześcijanie, katolicy, a zwłaszcza braciszkowie i siostrzyczki zakonne, odmawiały swoje modlitwy. Działał kalendarz katolicki. Dostarczając jednostek miar, coś się działo na Anioł Pański. A więc w naszym przypadku w czasach współczesnych powiedzielibyśmy w południe. W czasach dawniejszych oznaczano to tym Aniołem Pańskim jeszcze przecież inne godziny. Coś się wydarzyło w czasie Adwentu na Boże Narodzenie. Na Wielki Post działał również, działał również zegar biologiczny. W dzisiejszych czasach stosujemy jeszcze w naszych kuchniach, a przecież i w książkach kucharskich, takie wreszcie niekonwencjonalne miary, a wszyscy wiemy ile to mierzy, jak krztyna, odrobina, łyżeczka, kawałek albo kawałeczek, chwila albo chwilka, moment albo po prostu nieco cukru pudru. Obok Antropomorfizacji miar. Cechą szczególną miar była ich modularność, przejawiająca się w drobiazgowości, w wymyślaniu specyficznych miar dla specyficznych zjawisk, które podlegały mierzeniu. Inaczej mierzono objętości materiałów sypkich to był łaszcz, korzec, Półkorzec, ćwierćkorzec, miarka, a inaczej o, y, y, mierzono objętość płynów. Mieliśmy wtedy do dyspozycji takie miary jak beczka, półbeczki, antał, achtel czy baryła. Aczkolwiek wspólną miarą był garniec i kwaterka. Osobnymi miarami mierzono na przykład zboże i to rosnące inaczej i to oczywiście to zrzęte inaczej, ale chodzi również, iż były to miary inne niż wymienione w przypadku materiału sypkiego i płynnego. Jeszcze inaczej mierzono obrok podawany koniom, objętość miodu czy soli do sprzedaży. Papier hurtowo kupowano na bele, a nasze babcie, nasze mamy kupowały przecież onegdaj materiał na suknię, na kostium czy na jedwabną bluzkę, licząc na sztuki, które odcinano z. Kuponów i beli też materiału o określonej długości, które można było znaleźć w sklepach bławatnych. W rachubach ilości wykorzystywano systematycznie system sześćdziesiętny i jest on używany nadal. Kopa liczy 60 sztuk mendel 15 niekiedy 16 to zależy od rejonu tuzin 12 gros oznacza 12 tuzinów czyli 144 sztuki i pewnie dalej mimo iż mamy system dziesiętny którym posługujemy się powszechnie w sklepie z galanterią jeżeli jeszcze taki sklep odnajdziemy i chcemy kupić guziki, posłużymy się może właśnie tym systemem. Długości i odległości mierzono posługując się takimi terminami jak ziarno, palec, dłoń, ćwierć, sztych czy wymieniona już stopa. Inaczej jednak mierzono rolę. Tutaj posługiwano się miarą zagon, pręt, inaczej odległości i powierzchnie górnicze. Do dyspozycji była miara nazywana łatr, jeszcze inaczej odległości drogowe. Tutaj posługiwano się często miarą nazywaną mila. Przeważały terminy antropomorficzne. Oto kilka z nich. Pięć, czyli rzeczownik wywodzący się od czasownika piąć. Napinać, miara licząca 20 cm, czyli odległość między palcami rozpostartej dłoni od małego do ostatniego palca. Sążeń, siąg, Odsięgać miara licząca około dwóch metrów, a yy, yy, robiona na podstawie rozpostartych ramion człowieka. Skok dorosłego człowieka liczył około 1,5 metra, tyle ile potrafimy skoczyć bez rozbiegu. Stopa powiedziałem, liczyła od 28 do 32 cm. Wreszcie łokieć, miara niejako podwójna, bo Liczono łokieć od stawu łokciowego do końca palca środkowego, wówczas liczył on od 52 do 62 cm, albo też w przypadku tkanin, liczono łokieć jako miarę od palców, w których uchwytujemy tkaninę, do środka piersi, gdzie ta tkanina się kończyła. Staja, czy staj wreszcie, długość od postoju do postoju w drodze konnej, która, staja, która liczyła około jednego, jednego kilometra. Proszę Państwa, obok rodzimych włók, kopanek i lasek w przypadku miar powierzchni warto zwrócić uwagę na to, iż Posiadają te miary wiele zapożyczeń z miernictwa niemieckiego i rosyjskiego. Funkcjonowały takie miary jak wierteł, morga, ar, łód. To język rosyjski, niemiecki, aczkolwiek istniały również poza obliczaniem powierzchni miary zapożyczenia z języka francuskiego czy węgierskiego. Tuzin, gros to. Zapożyczenia francuskie, Antał to zapożyczenie węgierskie. Szanowni Państwo, zaczynamy już powoli wierzyć, że nasze poznawanie rzeczywistości nie ma charakteru tak, jak nam się kiedyś wydawało, obiektywnego. Że zawsze jest skażone ograniczeniem, jakim są warunki, w których się ono dokonuje. Wiemy już że prawda o świecie, jaką budujemy, niewiele ma wspólnego z prawdą świata z tym co jest istotnie obiektywne. Wiemy, że świat wbrew tęsknotą Pitagorasa jest nieskończony, niewymierny, osobliwy, a jego sposobem istnienia jest paradoks. Potrzebuje zatem innych miar niż twory naszego umysłu. Ale jak zmierzyć coś, co jest w swej istocie niewymierne, nieskończone, dziejące się, ciągłe? Do dyspozycji zgłasza się królestwo inne niż świat liczb wymiernych. To są liczby niewymierne, urojone, przestępne, stałe. Świat, któremu króluje arcyliczba ludolfina, liczba pi. Sęk jednak w tym. Że one właśnie same w sobie są niewymierne. Potrafią więc oddać naturę świata, niemniej jednak nie potrafią go wymierzyć. A tak z drugiej strony, czy te liczby niewymierne, stałe, zespolone, urojone, przestępne, są nam do czegoś potrzebne faktycznie, kiedy rano o godzinie 9.30 kupujemy sobie sześć kruasantów. Litrowy kartonik soku i zjadłszy to na prędce. Wrzucamy piąty bieg, aby jak najszybciej pokonać te 16 kilometrów drogi do pracy i być w niej na czas? Myślę, że niekoniecznie. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.